Idziemy zobaczyć na most. Pogoda się troszeczkę wypogodziła, czyli przestało padać, ale nas zrobili, co nie? Nie ma tutaj przejścia. Mówisz, tak przechodzimy? No dobra, próbujesz? Dobra, trzymam cię. Udało się. No, a ciekawe jak ja przejdę. Czekaj, ja najpierw... Tak. I co, jesteśmy na tym moście. Ale rzeczka bardzo ładna, fajna. No, już troszeczkę urosły kaczuszki. Tak. No, już większe. A nasz kamper stoi tam na parkingu, a za nim pranie. Chociaż nie wiem, czy przy tej pogodzie wyschnie. Tu są te zębatki. Po tych chyba most działa do dzisiaj, bo jest tam opis. Tutaj jest ta śruba. Ciekawe, po ile rejs? Jutro się spytam, to może się przepłyniemy. Kaczki są tu karmione. Taki fajny stary dom. Po drugiej stronie. Piotrek, nie przeginać. Zachowywać się. Bartek! Ej, pa! Ui. Bartek! Pa! Ja powiedziałem. No. Jak płyną, takie małe. Zobaczcie. Normalnie jak motorówki. Piotrek! Takie małe paczki! No. Zobacz. A płynęły w tempie motorówki. Mają się gęsie. 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 Nazywa się gęsior. A ja są małe. Można kajaczkiem taki? Popływać, rowerkiem. Tak widać leniwie sobie płynie, chociaż może to być zdradliwe. Melka pobiegła po dzinę. Idziemy tam zobaczyć, czy się da dojść do domku.
Myślałam, że będzie lepiej widać, że jakaś tu jest droga dojazdowa do tego domu, ale tu chyba jest wszystko już zarośnięte. A mi się naprawdę w to zielsko nie chce wejść po tych wszystkich muchach, komarach. Jedynie tyle, co mogę pokazać. Wracamy, bo już zaczyna padać. Niestety, to tam pójdziesz jeszcze na spacerek. Moje pranie niestety moknie, ale tak naprawdę powiem wam, podróżując kamperem, ciężko jest znaleźć możliwość wysuszenia, jak jest taka pogoda jak teraz. W kamperze nawet jakbym to powiesiła, to i tak to wszystko będzie śmierdziało taką stęchlizną, ponieważ nie ma takiego przewiewu i to nie schnie. A kiedy jest chłodno, no ciężko by było, żebym ja jeszcze wietrzyła, otwierała okna. Albo tak jak teraz na przykład, no po co włączać ogrzewanie, jak nie jest aż tak zimno, żeby to ogrzewanie włączyć. I pozostaje tak jak teraz. Pranie moknie, może w nocy wyschnie, może trochę podeschnie rano. I jakoś zobaczymy, co będzie. A jak nie, to będę kilka dni je suszyć. Albo dojdzie do tego, że będzie śmierdziało i będę musiała je jeszcze raz wyprać. Na dzisiaj się żegnamy. Kończymy dzień. Życzę wam dobrej nocy. Jeszcze nie tak do końca się żegnamy, bo przypomniało mi się, że tutaj tej przystani nie sfilmowałam. Tutaj taka fajna przystań, widzę takie ładne statki, żaglówki i chyba tam jedna motorówka. Zobaczę bliżej. Rowerki składane. No, tutaj taka pokaźna. A to jest chyba do wynajęcia. Tu widać silnik jest, więc z tego można powiedzieć, że to taka motorówka z takim dachem, osłonięciem. Żaglóweczka z kajutą. Dwa małe panele słoneczne. A to one inaczej widzę, są przypięte. Chyba, że nie wiem. Tutaj żagiel, motor jest. Amelka na spacer poszła. Dzina nie chce jej słuchać. Co nie? Powoli się uczy grzeczności. Tym razem to już na pewno się żegnamy. Już nic dzisiaj nie będziemy filmować. Więc pa, pa. Do następnego odcinka. Ale taki płot.
Ja się z wami chyba rozstać nie mogę. Tu jest właśnie ten led, który odpadł, ten plastyk. A tak wygląda ten, jaki jest, czyli tutaj ma zabezpieczenie. Dobrze, że jest schowany, to przynajmniej jak deszcz pada, to może nie wleci na leda.